Witam Państwa w kolejnym odcinku Vademecum. Dzisiaj kolejne pytania, na które postaram się najlepiej, jak tylko umiem, odpowiedzieć Państwu. Zacznę od maila napisanego przez pana Zenona z Piaskowej Góry, który do mnie napisał w taki sposób. Kilka dni temu w wyniku pękniętej rury wodnej wspólnota zleciła wymienić cały pion wodny, który przechodzi przez wszystkie nasze łazienki. Ekipa remontowa poleciła mieszkańcom usunąć wszystkie przedmioty z łazienek i następnie usunęła kafelki, które zakrywały rurę wodną. Zarządca oświadczył, że wspólnota nie będzie pokrywać kosztów naprawy kafelek, bo rur wodnych i kanalizacyjnych nie wolno zabudowywać, bo są częściami wspólnymi. Czy ma rację? Pyta pan Zenon. No, panie Zenonie, niestety zarządca ma rację, mówiąc, że kafelek nie wolno nakładać na części wspólne, a bez wątpienia rury kanalizacyjne, rury wodne są takimi częściami. Może pan przykryć rury odchodzące już od pana wodomierza, rozchodzące się po całym mieszkaniu. Tak, to jest pana instalacja i można ją przykryć, natomiast nie można przykrywać części wspólnych. Z czego to wynika? Więc z ustawy o własności lokali. Mamy tam taki zapis, który mówi, że w artykule 13 ustęp 2 czytamy, że na żądanie zarządu właściciel lokalu jest obowiązany zezwalać na wstęp do lokalu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej. Właśnie, generalna uwaga, w nieruchomości wspólnej, a powiedziałem, że instalacje kanalizacyjne i wodne, nawet jeśli przechodzą przez Państwa mieszkanie, są bez wątpienia częściami wspólnymi i zgodnie z tym muszą być dostępne przez ekipy remontowe, a zatem bardzo mi przykro, że mówię to, ale wspólnota nie ma obowiązku, a wręcz nie powinna ponownie zakrywać tych rur, ponieważ jeśli zdarzy się znowu awaria, będziecie Państwo mieli znowu ten sam problem, odkuwanie kafelek, aby dostać się do miejsca awarii. Następny mail przyszedł od pana Jana z Podgórza, który swój problem opisał w ten sposób. Mam problem z wymienionymi w moim lokalu oknami. Latem ubiegłego roku wymieniłem w moim mieszkaniu 4 stare drewniane okna na okna z PCW. Nowe okna zamówiłem bez szprosów i z okleiną drewnopodobną, a łuki wcześniejsze nadprogowe poleciłem wyprostować i zabudować. Dziś mój zarządca grozi mi, że jeśli nie przywrócę wyglądu okien sprzed wymiany, on zmuszony będzie powiadomić konserwatora zabytków i powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Czy nie miałem prawa wymienić okien za własne pieniądze? Pyta pan Jan. Ależ oczywiście, że miał pan prawa, nawet obowiązek, ponieważ okna w pana lokalu podlegają pana obowiązkowi naprawy i wymiany. Tyle tylko, że okna są częścią składową elewacji budynku. I jako takiej każda zmiana elewacji, a okna, powiadam, są częścią elewacji, wymagają po pierwsze zgody wspólnoty mieszkaniowej na zmianę, po drugie, jeśli budynek jest pod ochroną konserwatora zabytków, wymaga również zgłoszenia od tegoż konserwatora zgody na tego typu zmiany. Pan tutaj pisze również
o bardzo groźnej sytuacji, bowiem w pana stare okna miały łuki nadprogowe, a pan je wyprostował, więc pan bardzo głęboko ingeruje już w strukturę zewnętrzną elewacji, bo przyzna pan, że okna z łukami wyglądają zupełnie inaczej niż okna proste. Pisze pan również, że usunął pan szprosy dzielące okno na jakieś części i zastosował pan proste okno. No, bez wątpienia bardzo głęboko ingerował pan w to i no, jest mi przykro mówić to, ale rzeczywiście zarządca ma obowiązek przypomnieć panu i domagać się tego, żeby niestety przywrócić. To jest problem wielu, wielu mieszkańców, którzy nie bacząc na konsekwencje wymieniają okna na różne okna i kiedy państwo spojrzycie czasami na budynek z zewnątrz, to widzimy tam właściwie, jak to ktoś by powiedział, każdy dziad z innej wsi, czyli mamy bardzo różne okna i ten budynek rzeczywiście wygląda bardzo brzydko, nieestetycznie, więc stąd ten obowiązek wynika. I pamiętajcie państwo, taka wymiana wymaga zgłoszenia do Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej w starostwie. Tam należy dołączyć rysunek. Najczęściej ten rysunek można uzyskać od wykonawcy tych okien, bo on ma komputerowe wydruki tego typu okien i wówczas dopiero mając te wszystkie pozwolenia, możecie państwo takie okna sobie wymienić. Pan tutaj jeszcze mówi o zmianie kolorystyki. No to już w ogóle naruszył pan zupełnie, bo jeśli wszystkie pozostałe okna, nawet stare, ale jeśli one są w jednej tonacji, w jednej kolorystyce, czyli koloru białego, no to w żadnym wypadku nie może pan zmienić koloru na inny kolor. Chyba że wspólnota na taką zgodę wyraziła, ale z tego, co tutaj czytam, nie wyraziła, a zatem niestety musi pan przywrócić i państwo wszyscy, którzy tak zrobili, musicie się liczyć z ewentualnymi konsekwencjami polegającymi na wymianie, czyli poniesieniu dodatkowych kosztów z tym związanych. Dzisiaj to już wszystko. Zapraszam państwa na kolejny odcinek z cyklu Vademecum. Do zobaczenia.